Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W końcu, witam was ponownie. Dob dobrze tu być, no to się za tym YouTubkiem stęsknię, powiem wam szczerze. Więc dobra, po prostu już bez zmiany przedłużania, wracamy, bierzemy się do działania. Wczoraj adio były recenzję między nami żywiołami, jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział to zapraszam serdecznie. A ja dzisiaj biorę się za Barbie. Bo naprawdę jest o czym pogadać, jest o czym opowiadać, bo naprawdę tam się dzieją rzeczy, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, ale raczej tak jak zawsze, no to ja tutaj namawiam Was, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział filmu, to niech go obejrzy i dopiero potem obejrzy recenzję, bo ja tu pewnie będę z spoilerami, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, to proszę Was, najpierw sobie obejrzycie film, a potem przyjdźcie na recenzję i sobie potem pogadamy w komentarzach. Dobra, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Więc powiem wam tak, absolutnie szczerze: Ja, kiedy zobaczyłem zwiastun, to nie spodziewałem się dostać to, co dostaliśmy w finalnie w kinie. Spodziewałem się raczej, że będzie taka, wiecie, po prostu prosta, cukierkowa historia: że jesteśmy sobie w tym Barbilandzie, krainie Barbie, no i oglądamy sobie, jak Barbie sobie żyje. No i początek filmu w ogóle też to zapowiadał, nie? No bo tak przez chyba dobrych, nie wiem, 10-15 minut, może to jest za dużo, ale tak mi się wydaje. No to siedzieliśmy sobie Barbie, jak wygląda to całe jej życie, jak tam sobie wstaje rano, myje się, ubiera się i potem sobie jeździ tym swoim fajnym kabrioletem ruszowym, nie? I tutaj muszę powiedzieć, że fajną rzeczą jest to, że faktycznie to wygląda tak, jakbyśmy mieli właśnie lalki i chcieli zrobić film o tych lalkach, nie? Że po prostu widzimy, jak właśnie na przykład woda z prysznica nie leci na Barbie, jak je coś i to jedzenie nie znika, nie, on też się nie brudzi, ani jak coś pije, no to też nie ma żadnego tam picia, nie ma żadnej wody ani nic, nie? To po prostu dobrze wygląda i fajnie się na to patrzyło. A, i jeszcze właśnie, jak tam Barbie wtedy też jeszcze chciała zejść, to było, że ona sobie tak zlatywała z tego dachu, dachu czy tam tego półdachu, nieważne, no w każdym razie to po prostu dobrze wyglądało, po prostu fajnie było widzieć, że jesteśmy właśnie w świecie lalek, nie, że nie jesteśmy w jakimś tam częściowo lalkowo, częściowo naszym świecie, tylko że bardziej jest to świat lalkowy, no jest tam też wiadomo trochę świat rzeczywisty bardziej, ale że jest to przede wszystkim świat lalkowy, to było fajne, fajnie było to zobaczyć, ale pomimo wszystko, no to po takich nie, właśnie tych 10-15 minutach, no to już miałem takie, no dobra, ale to mogłoby się coś sobie zadziać, nie, w sensie no ja wiedziałem na co idę, ale też miałem nadzieję, że jednak jakakolwiek akcja tam będzie. I właśnie dosuje w tym momencie, kiedy ja o tym pomyślałem, zaczęło się coś w końcu dziać. Nagle, istotnie, zowąd Babi zaczyna myśleć o odejściu z tego świata, o jakichś takich rzeczach pesymistycznych. No i dzięki temu, co się zaczyna dziać. Mamy jakąś akcję, mamy jakieś rozwięcie postaci, bo nagle Babi nie może stać tak jak zwykle, tylko stoi na płasko. Jeszcze jej się tam w nodze robi. No i ogólnie, no, coś się tam dzieje, po prostu, nie? I to było po prostu takie. Ej, tu się dzieje, tu się coś dzieje, czego ja się nie spodziewałem. A w momencie, kiedy dzieje się coś, czego ja się nie spodziewałem i dzieje się coś dobrego, no to ja się po prostu zawsze cieszę. A tu już mogę bardzo powiedzieć, że jest dobrze. Po tych kilku chwilach już mogłem powiedzieć, że jest dobrze. Bo wtedy zrozumiałem, nie będzie to cukierkowa historia, tylko babi coś będzie robić, bo coś się dzieje nie tak. I nie mamy już tej typowej babi, zresztą ona sama sobie mówi, że jest stereotypową babi, tylko po prostu coś się dzieje. I tam idzie ona do tej dziwnej Babi, chce z nią pogadać. Dziwna babi jej mówi, że no słuchaj, tu jest tak i tak. Yy, dziewczyna, która się tą ciepi, musisz jej pomóc, bo inaczej będzie słabo. I jakby już takie jak ja to usłyszałem, że jest wycieczka do prawdziwego świata, jakieś takie połączenie. Ja mówię, Jezu nie, to, to jest zajebiste, naprawdę, I dawajcie to, ja chcę to zobaczyć. No i Barbie oczywiście tam sobie udała się w podróż, tam tym swoim najpierw autem, potem jeszcze cała motorówka, yy, tam jeszcze był kemping jakiś, znaczy no, kampe. To po prostu dobrze wyglądało, nie? po prostu fajnie wyglądało, ładnie, przyjemnie, pięknie. W ogóle, jeżeli chodzi o ten cały Barbie Ant, to wszystko, to naprawdę wyglądało to dobrze, ale już mówiłem o tym wcześniej, a teraz jeszcze chcę podkreślić, że po prostu to wyglądało dobrze. I ty. Dobra, już przejdźmy dalej. No i udajemy się do prawdziwego świata, gdzie no, prawdziwy świat też jest jak najbardziej dobrze odzwierciedlony. Tu też się trochę obawiałem, że prawdziwy świat nie będzie taki jak ma być, a był taki jak jest. I nawet jest rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem, to znaczy to, że nagle. Ktoś Ktoś krepnie Barbie w tyłek. Nie, nie, myślałem, że coś seksualnego nagle się pojawi w tym filmie. A tu proszę bardzo, pojawiło się. I dobrze, bo znowu jest coś nieoczywistego, coś co nie myślałem, że będzie, a jednak się pojawia. No i Barbie znajduje tę dziewczynę, która się nią bawi. Tam lekko umiałem w jak ona się tak cieszy. Jej, yeah, jej, yeah, że ty jesteś Barbie, o ty się mną bawisz. Trochę umiałem w a ale nie aż tak dużo. Nie, mimo wszystko to było fajne. Ale dobra, przede wszystkim, jeżeli chodzi o prawdziwy świat, to mamy rozwinięcie wątku Ken'a, który. No co się jednak dostaje, nie? No bo właśnie, tak jak tam też właśnie w tym filmie jest mówione, że Kento jest po prostu chłopak Barbie i w sumie jego rola na tym się kończy, nie? A tu on nagle patrzy. Mmm, patriarchat. Mm, tu mężczyźni rządzą. Mmm, podoba mi się to. Ja tak chcę. No, mnie rozbawiała się strasznie ta scena, jak on tam mówił, że no, ja chcę jakieś wysokie stanowisko dyrektorskie. No, ja chcę być lekarzem no ale w sumie to nie może nic zrobić. Nie wiem, to było coś takie właśnie takie nie śmieszne po prostu, mnie to zasadzie bawiło jak po prostu Kentak właśnie chodzi i gadał, nie? To było po prostu śmieszne. No ale dobra, potem udał się do Barbie Landu i zaczął robić tą swoją chatę, yy, kasa, raba, chatę, nie wiem nie pamiętam już dokładnie tej nazwy. No i dobra, no tam potem Barbie już wraca razem z tą yy, dziewczyną i jej córką no, wracają, no i się dzieje cała akcja. Cały czas mamy coś pokazywane, że no jednak, no, no nie jest tak zawsze fajnie co się dzieje. Barbie się załamuje. Załamanie Barbie Barbie, to była jedna z rzeczy, która, na którą się lepiej patrzyło. Barbie, która płacze. Barbie, która nie chce się ruszyć. I Barbie, która po prostu. To no nie jest już taka korowa. Po prostu było to super, nie? nie? super, że Barbie się to stało, nie? Ale po prostu ja aż chciałem na to patrzeć i chciałem śledzić, co się będzie dalej. I wiedziałem, że to się w finale dobrze skończy. I ja aż czekałem, aż to dobre zakończenie się wydarzy. No i dalsza część filmu to po prostu. Mamy walkę z Kenami, która też jakoś sobie idzie. Na to się po prostu dobrze patrzyło. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Na to się po prostu dobrze patrzyło. I ja czekałem tylko na szczęśliwe zakończenie. No i faktycznie było. Faktycznie wszystko się dobrze skończyło. No tutaj wiadomo, Kenny zostali pokonani, można powiedzieć. Keni też potem sobie mi, że nie są tylko chłopakami Barbie tylko po prostu są Kenami, nie? Tam ja jestem Ken. Nie, Ken to ja to było. Ken to ja. To jest po prostu jakoś tak fajnie. Ogólnie sam fakt tego, że ten film niesie są przekaz, że kobiety są silne, kobiety są dobre i nie muszą być tylko Eee, że tak powiem, majonezkami w rękach mężczyzn, i też w drugą stronę, majonezkami, nie wiem, czy to dobre słowo, a jakoś innego nie umiem teraz znaleźć. W ten film już ze sobą przekaz, i nie ze sobą dobry przekaz, i to jest naprawdę dobrze, że ten film ze sobą przekaz. Naprawdę nie wiem, co innego więcej powiedzieć. Ja po prostu cieszę się, że ten film coś ze sobą niósł, nie? No i na końcu jeszcze Barbie, która zakończyła się historia szczęśliwie która została sobie prawdziwym człowiekiem, tam spotkałem swoją twórczynię i po prostu sobie tam nagle z wieką natośnie idzie do ginekologa, bo może w końcu idzie do ginekologa. Nie wiem, ja po prostu chciałem tak wybuchnąć śmiechem na końcu, jak go do ginekologa, ale fajnie się to wszystko zakończyło. Nie wiem, widzę, jeszcze, że jeszcze co więcej powiedzieć, bo po prostu, no... Jak mógłbym ten film powiedzieć w kilku słowach? Dzieje się coś, nie mamy tylko właśnie takiej kojek i stoi, i mi się to jak najbardziej podoba. Aż się chciało siedzieć tą akcję i zobaczyć, jak sobie e, tam Babi poradzić, czy zwycięży, czy pokona Kenów. No i jej się udało i fajnie. Ja szedłem z myślą na ten film, że się będę dobrze bawił. Myślałem, że będę, będzie coś innego, a było dobrze, więc i tak się dobrze bawiłem. Czy jakiś minus? Chyba nie, chociaż nie wiem. Na pewno jakiś minus by się nas, a jakoś mi teraz nic z przychodzi. Na razie po asystencie taką myślą, że się dobrze bawiłem, i w sumie to tyle. No i dobra, widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Także, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i napiszcie w komentarzu, co sądzicie, podyskutujmy sobie, jak zawsze to przy naszych recenzjach. No i słuchajcie, wracamy powoli do życia, będą się działy rzeczy, a ja nic nie obiecuję, bo moje obiecywanie zawsze kończy się źle. Za każdym razem, jak ja coś obiecuję, to potem tego nie ma. Więc ja nic nie obiecuję, mogę tylko powiedzieć, że spokojnie już wracamy i będą normalnie filmy. No i to już będzie tyle. W takim razie, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa!